Rysia nie głupia. Mówi, że tu Warszawa żydowska. Ja mówię... Też ma obsesję, jak Maciek miał. Ale nie, Rysia to do Żydów pójdzie, bo ona wypowiada się w radiu. W radiu Tok FM wypowiadała się, Rysia do Żydów pójdzie, ale ostrzegała mnie, że tam są Żydzi. Jak był ten penderecki wernisaż miał. Że dał ci łaskę widzenia najpełniejszego i rozważania najgłębszych spraw i słów, które stały się Ewangelią naszego życia. Spieszymy do Ciebie nie po to, abyś załatwiała za nas nasze sprawy, zdjęła kłopoty, pozwoliła zapomnieć o trudach. Odkąd Twój Syn, Boży Syn, umarł na krzyżu, aby nas zbawić, Ty każdemu, kto do Ciebie przychodzi, wskazujesz krzyż, jedyny znak zbawienia. Nie jest on ozdobą ani symbolem, jest znakiem i wezwaniem. Królowo Polski, tyle razy krzyżowanej przez nasze grzechy, przez naszych wrogów, przez przyjaciół, przez wypadki dziejowe. Nie jest przypadkiem, że Ewangelia Twojego królowania to Ewangelia trwania przy ukrzyżowanym. Gdy więc uciekamy się pod Twoją obronę, ukazujesz nam swoją pozycję. Stoisz przy ukrzyżowanym. Dla nas to jest znak, wezwanie, apel. Nie pragniemy zrzucić krzyża, choć on boli jak rany Chrystusa, ale prosimy Cię, wyjdź nam na spotkanie po pierwszym upadku i idź z nami aż do ostatniej godziny. Maryjo, Królowo Polski, czuwam, nasza Ojczyzna. Żyje między nadzieją i niepokojem. Dochodzi do krzyku bieda wielu i kłuje w oczy niesprawiedliwe bogactwo innych. Ucisk całych mas łączy się z arogancją i legalnym bezprawiem niektórych partii dawnej nomenklatury, uprzywilejowanych posiadaczy władzy i bogactw. Zmagają się ludzie o sprawiedliwość, a inni zadają ciosy sprawiedliwości. Jest dużo krzywdy i bólu, aż do otępienia. Jest dużo głodu, wstydu i podeptania. Czy nastanie w Twoim królestwie całkowita sprawiedliwość? Walczą o to ludzie obecnej władzy. I wreszcie godność ludzi staje się zadaniem rządów, ale czy braterstwo i solidarność staną się powszechnym stanem zachowań, podziału chleba, wiedzy, władzy? Nie łudzimy się co do perspektyw raju na naszej ziemi, jak nie łudzimy się co do raju na obcej ziemi, choć niektórzy tam uciekają. Nie zniknie z życia krzyż. Przychodzimy jednak do Ciebie z wołaniem, abyś ukazała drogi zrzucenia codziennych ciężarów, zniewoleń i kajdan, które przychodzą z grzechem i są ciężarami, które Bóg kazał zrzucić jako jarzmo niesprawiedliwe. Wołamy, Maryjo, przyjdź i drogę wskaż. Oto się teraz modlimy dla ludzi, którzy się o to zmagają, rozmawiają i walczą za wszystkich o Polskę sprawiedliwą dla wszystkich. Bądź przy nich i drogę wskaż. Cierpliwości ucz i o mądrość dla nich proś. A nam wszystkim wytrwaniem bądź. Amen. Polecamy Ci, Maryjo, Kościół Święty z Ojcem Świętym Franciszkiem, wszystkich biskupów, kapłanów. Polecamy Polski Episkopat z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Są obecni wśród nas księża
biskup i ksiądz arcybiskup Przemyski Adam Szal, jest obecny ksiądz biskup Prosper z diecezji Tenkondogo z Burkina Faso, Środkowa Afryka, jest obecny ksiądz biskup Łukasz. Polecamy wszystkich powołanych, cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem, ojcem przeorem, wszystkich ojców, braci, kleryków, nowicjuszy, postulantów. Polecamy intencje tych wszystkich, którzy je złożyli, zawierzyli Tobie, wpisując je do księgi apelowej. Polecamy Magdalenę z okazji urodzin, prośmy o zdrowie. Polecamy Urszulę, Helenę w intencji sióstr Kamilianek. Polecamy wszystkich dobrodziejów, ofiarodawców Jasnej Góry oraz prosimy o zdrowie dwuletniego Fabianka. Prosimy o dar zdrowia dla niego. Te wszystkie prośby i błagania pragniemy włączyć w rozważaną tajemnicę Twego ukoronowania na Królowe Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pusur Jamba Mariam Sampidane Kuni, Sala Bene Jamba Jamba Abarak i Irpava Fale, Apum Biga Jezitama Baraka. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między... Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan... Lepiej, żeby oni się pomodlili trochę, to byłoby lepiej, to świat byłby lepszy. Wiedział, że nie będzie się tam liczył wśród faworytów i on powiedział coś takiego, że zająć czwarte miejsce z jego perspektywy na Mistrzostwach Świata to wychodzi na to samo, jakby zostać w domu, a być poniżej 15 miejsca, no to w zasadzie lepiej już na te Mistrzostwa nie jechać. No więc to też jest fakt, że no można to rozpatrywać, występ Polaków w kategorii porażki, ale na pewno nie jakiejś kompromitacji, nie jakiegoś ogromnego zawodu. Tam troszkę zabrakło i myślę, że jeszcze będzie, będą dobre chwile i wkupuł się dużo nowym i duży skocz. Nawet sam Dawid Kowalski powiedział, że on się cieszy z tego wyniku, no bo tak naprawdę to jest dla niego największy wynik w karierze, ona jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata i też musimy o tym pamiętać, że ci chłopacy cały czas walczą i w tym sezonie bardzo dużo zmian. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze właśnie w tym konkursie w promie na dużej skocie, gdzie chłopacy potwierdzą najpierw indywidualnie, potem w drużynie, że są w stanie powalczyć o te upragnione medale. No właśnie, jeszcze przejdziemy do konkursu na dużej skoczni, ale jeszcze pozostając przy tej skoczni normalnej, 19 miejsce Piotra Żywy, to o ile dużo dobrego możemy powiedzieć o Stochu Kocie i Kubackim, tak o Żyle, patrząc na jego wczorajsze skoki, już nie.
było widać, że Piotrek spóźnił oba skoki i on też się sam do tego w pewnym sensie przyznał, powiedział, że po prostu zaspał i potem nie miał jak nadrobić tej odległości, no a taki obiekt nie wybacza w tym momencie. I to też jest kolejny aspekt do rozmowy, bo czwarte miejsce... No jak się ciebie boi, to już dobrze. Ale ty powinnaś tam dalej atakować, a nie to tylko zdawkowo. No. Tak. Dalej. Mareczka wysłać do Karczewia. Niech lasy, kurwa, tnie tym tasakiem, a nie tu ludzi będzie straszył. Przecież debil z byle powodu, bo to może być troszeczkę faryzejskie, z drobnostki, z igły, widły. On się strasznie denerwuje. Tu w Warszawie drzewa powycinane. Burmistrz na Saskiej Kępie powycinał drzewa. Nie ma co to wycinać. Ale tam w Karczewiu, jakby wrócił, tak jak ten Dominik do Wrocławia wrócił, bo dziad po ryju dostał tu parę razy, pieniądze rozpuścił, nic nie zarobił, rozpusta, pedały, a w konkursie pierwsze miejsce 600 kobiet gwałcił, no ale u nas medal stał, puchar. No i my z Mareczkiem mówimy, że mając takiego chuja, to można pierwsze miejsce w świecie. Tu inaczej delikatnie się nie da, bo to wiesz, ten dziad z tasakiem, ja mówię, słuchaj, no do Karczewia, do siebie wrócić i te drzewa rąbać, jak Dominik do, pod Wrocław, to ty pod Warszawę. Tak, żeście tu wrzeszczeli te 5 lat. Zamiast żebrać, ciągnąć z państwa, najpierw ze swojego debilizmu, z ZUS-u rentę, teraz z brzucha, bo on ma raka, to przecież on musi, już za plecami, to on już tych opcji wykorzystał tysiące. Nie wiadomo, jaką rentę będzie miał. Nawet my tego nie wiemy. Chytrzejszy jak mądrzejszy. No na krótką metę. Z rakiem nie powalczysz, co na krótką. Na krótką, no. Jak ma tego. Jego ciotka też na raka umierała. Umierała i nie mogła umrzeć, ale ona, ta jego ciotka, to wcale się nie leczyła. No i on był na jej pogrzebie z tym Dominikiem. I to Ewka opowiadała o tym Dominiku, bo ona tam podglądała, ciekawa, z tym Dominikiem. No i ta ciotka wcale się nie leczyła, ale to już ile ona chorowała. Ja mówię, to jakaś durna chyba. Tak. Debilstwo. Debilstwo, proszę państwa. Tak, tak. Jak to się mówi właśnie, że chytrzejszy niż mądrzejszy. Tak, tak, tak. Bądź z nami. A Maryja cię zbawi. Dziewica. Tutaj jakiś poseł o tym krzyżu gada, że tu plują na krzyż. Ja mówię, to chyba ta Doda. A żona głupia, to przecież mądry głupiej może ustąpić. A to nie ustąpi. To nie wsadzili jej do więzienia, no to jak nie mogą jej ustąpić, to niech ją wsadzą. Jeśli chodzi o Kubackiego, jest to zawodnik dosyć nieruchny. Kubacki nam niepotrzebny dzisiaj jest. Tak. Radio Conchita.
Tak. Okropne. Radio Conchita. Te kumby, w których ci geje tam się chronią przed tym opresyjnym światem. Tak. I tam się dobrze czują bardzo. Troszeczkę jakieś opowieści. Tam jakby odnajdują swoje miejsce, tym niemniej są bardzo mocno ograniczeni i tymi czterema ścianami, i tą piwnicą. Mhm. Zasłoniętymi oknami. I zasłoniętymi oknami, tak. I gdzieś tam za tą ścianą czai się komisariat policji, która wiadomo, że niekoniecznie musi być przyjazna, prawda? No powiedzmy, że to właśnie w Lolelaj dark roomy graniczyły z komendą policji. Prawdopodobnie z toaletami. Tak, z toaletami, tak, ale może z celami więziennymi. Ale dark roomy od razu możemy powiedzieć, że dark roomy, czyli teoretycznie miejsca służące do tego, żeby uprawiać w nich seks, w twojej książce najczęściej służą do tego, żeby zapalić papierosa i tam w darkroomach podczas tego papieroska dochodzi do najgłębszych zwierzeń. Tak, to taki rozmów, rozmów na temat gejowskiego żywota. No to takie, też mi się wydaje, że jest polskie, tak, że u nas się bardzo dużo gada, a nieco mniej robi, nawet w tej dziedzinie intymnej. Mhm. No ale też ceną jest też to, że to jest jednak świat męski absolutnie, tak? To znaczy to kobiety nie mają wstępu do tego świata. Mhm. Ci mężczyźni też muszą spełniać pewne kryteria męskości, żeby zostać zaakceptowani przez członków tego bractwa. A kobiety, no właśnie jest to bractwo. Kobiety nie mają wstępu, ponieważ są boginiami, prawda? To znaczy nie mają wstępu tylko na pewne poziomy, bo w ogóle jakiś tam wstęp mają. Tak, ale nie mogą się wtopić w tą wspólnotę do końca, tak. I to też mi się wydaje pewną specyfiką życia, tak, gejowskiego, czy w ogóle życia tęczowego. Nie ma wspólnoty bez wykluczenia. Nie ma. I to jest pewien etap chyba emancypacji, tak? Tak. To też jest pewien etap historii ruchu właśnie, LGBT. Właśnie. Że to było bardzo długo był to właściwie ruch gejowski, tak? Potem gdzieś tam doszły lesbijki, ale trochę jednak pozostawały zawsze w cieniu. A że musimy stworzyć wspólnotę, z którą wyjdziemy później na zewnątrz, jak już się naładujemy tym, że jesteśmy tu swoją razem, specyfiką, prawda? Tak. Swoim istnieniem. Teraz trochę jest tak, że ten ruch trochę się przeobraził, tak? Tych literek przybywa i my tak coraz bardziej staramy się wkluczać. Czy to rzeczywiście coś zmienia właśnie z takiego punktu widzenia klubu gejowskiego? To czy rzeczywiście ten taki teoretyczny... Że zaciera się taka ta stricte gejowska specyfika. No zobacz, Fantom jednak upadł po iluś tam latach istnienia. No to jest chyba w ogóle specyfika, że badają te miejsca, bo też... Badają, ale jednocześnie powstaje... Bastylia, która nie była... Tak. Musimy słuchaczom wytłumaczyć, że to właśnie my mówimy trochę z perspektywy Warszawy, pewnie w innych dużych miastach może być podobnie, ale w Warszawie akurat ostatnio zniknęło z mapy w jednym roku pięć bodajże klubów gejowskich albo bardzo LGBT friendly. Czasami z bardzo długim stażem. Tak, ale też... Oczywiście zrobię z tego slajdy. Możemy teraz dyskutować nad przyczyną, dlaczego te kluby znikają, dlaczego nie powstają nowe, ale z drugiej strony te tak zwane zwykłe miejsca, prawda, one się coraz bardziej otwierają na publikę, która ma jakiś związek z tęczowymi sprawami. Więc wydaje mi się, że ta książka gdzieś uchwyca ten moment takiej trochę dekadencji tej kultury gejowskiej. Myślę, w Polsce, przynajmniej w tym jej takim, nie wiem, no przedemancypacyjnym czy emancypacyjnym, zależy jak na to patrzeć, wymiarze. A jeszcze, Bartek, jakbyś mógł powiedzieć, bo wydaje mi się, że ty się chyba nie odnajdujesz, tak jak i ja i pewnie Krzysiek zaraz też przytaknie, w takim typowym klubie gejowskim, jakie my pewnie znamy z tych polskich, którzy byli bardzo dużym, bardzo głośnym, z muzyką dyskotekową, na wielki lans i na bardzo młodych ludzi. I klub Lolelaj jest inny. Powiedzieć właśnie, dlaczego klub Lolelaj jest nietypowym klubem gejowskim?
No, chociażby dlatego, że tam właśnie przychodzą ludzie tacy w wieku średnim, tak? Tacy, którzy mają jeszcze korzenie w tych czasach perelowskich, w tych czasach, kiedy to wszystko rozgrywało się w jakiejś sferze mroku, takiej szarości, kiedy właśnie nie było tak jawne, ale z drugiej strony, którzy już dotknęli, gdzieś liznęli tej emancypacji, która się dokonała po 89 roku. I oni gdzieś tkwią tak pomiędzy, to znaczy nie zaznali tej erupcji, nie wiem, kultury klubowej, tej takiej wolności obyczajowej, która nastała gdzieś po obaleniu muru berlińskiego. A gdzieś do tego tęsknią, tak, żeby zaznać tego życia, ale z drugiej strony no, mają w sobie zbyt duże pokłady jakiejś, nie wiem, melancholii, uprzedzeń. No jakichś takich też przyzwyczajeń z tych dawnych czasów. I Lorelai gdzieś jest, no, gdzieś na przecięciu tego, tak? To znaczy na przecięciu tej nowoczesności i a jednocześnie tego zakorzenienia w tej dawnej nostalgii. Tej nostalgii za dawnymi czasami. No i też muzyka jest tam bardzo specyficzna. Jest to muzyka, która nadaje klimat temu miejscu i która jest wypełniona piosenkami Tiff, właśnie z czasów perelowskich głównie. Najczęściej, tak. To jest to muzyka sprzed roku 2000. I Alicja Majewska, Zdzisława Sosznicka, Marla Rodowicz, Helena Wondraczkowa, Irena Santor. I tak dalej. I tak dalej. I to jest taki świat, który jest no, obeznany, tak? Oswojony. To są te tropy kulturowe, które są bliskie, bo my jakby w tym wrastaliśmy, w tym żyliśmy. My mówię o no, właśnie takich osobach. A jednocześnie tam są też bardzo młodzi ludzie, którzy, więc jakby to zróżnicowanie jakby jest. To znaczy my oczywiście patrzymy na wszystko z perspektywy narratora, czy którą on jakby narzuca pewną perspektywę, natomiast właśnie to też nie jest tak, że to jest jakiś tylko jeden przedział wiekowy, to jest pewien... Są, ale oni tam nie nadają tonu. Lorelai też jest takim miejscem, w którym no jakby można trochę uciec od tej takiej kultury młodości, prawda? Która bardzo jest ekspansywna i bardzo pewna siebie i bardzo jakby mocno wymusza, tak. Jeżeli chcesz, wymusza pewien rodzaj podporządkowania się, tak? To znaczy, jeżeli ty chcesz wejść w tą kulturę młodzieżową i zdobyć też to młode ciało, tak, no to ty musisz jakby orientować się w tym świecie, tak? Musisz być trendy, musisz być na fali. Ale Lola jest takim miejscem, w którym te role się jednak odwracają, no, w którym ci faceci 40-letni, no oni tam mogą się poczuć u siebie. No właśnie, ton nadają geje po przejściach, ale jeszcze nie odstawieni na boczny tor. Tak. Właśnie w tym wieku przejściowym, kiedy już właściwie trochę wypada z tego rynku, już się nie jest tym świeżym towarem, ale jeszcze się nie wchodzi w ten czas, kiedy już tylko emerytura i kapcie. Ale też powiedz właściwie, jak to się stało, że postanowiłeś nazwać to miejsce Lorelai. Dlaczego nie użyłeś tutaj wprost tej nazwy Loti Toti, która istnieje, która może tak samo się stać po prostu jakimś taką metaforą, a jednocześnie jakimś takim konkretem. Bo to jest tak, że z jednej strony oczywiście wymyślasz jakąś nową nazwę, ale z drugiej strony po prostu dajesz tyle tropów, właśnie opisując na przykład bardzo dokładnie to miejsce w uliczce wilczą, przerabiając na wilkołaczą. To jest jakby no, ewidentne. Właściwie po co ta zmiana? Czy nie byłoby fajnie mieć taki rzeczywiście taki hołd oddać temu miejscu jakiemuś zapisanemu z tamtego okresu właśnie, o którym mówisz, jak to się kończy? Ja myślę, że znam odpowiedź na to pytanie, ale jestem ciekawy, co masz tak powiem. Tego powodów było kilka. No pierwszy jest taki, że ja nie mam jakby prawa do nazwy, prawda, Loti Toti, i ja nie mam też prawa do tych rzeczy, które tam się naprawdę zdarzyło, do historii ludzi, którzy tam rzeczywiście byli gośćmi tego lokalu. Ja to chciałem napisać książkę, która jest książką podpisaną moim imieniem i nazwiskiem, jest jakby moją historią, tak, czy historią wymyśloną przeze mnie, jest jakimś rodzajem fikcji literackiej. Nigdy nie było
jakby moim, nie mam nigdy takich ambicji, tak jak mówiłem, tak, żeby pisać, być kronikarzem, tak, dziejów i żmudnie spisywać to, co się tam zdarzyło, zwłaszcza, że no to może w realu nie było aż tak ciekawe, spektakularne, zabawne, tak, no jednak trochę to trzeba było podkreślić. No, żeby ty odpowiedział tak, jak myślałem. No właśnie, żeby nadać temu pewną formę literacką, która będzie atrakcyjna też dla czytelnika i niekoniecznie tylko dla tego, kto tam był w Lodi, prawda, czy kto wie, o czym mowa, ale też tego, który no, jest kompletnie z zewnątrz tego świata. Tak, tak, tak. I no, dlatego właśnie nie było jakby nigdy moim, tak jak mówię, no, nie było nigdy moim celem spisywanie tego jeden do jednego, to jakby mnie nie interesuje. To musiał być pewien rodzaj kreacji. Ale też zrozumiałe jest, że... I to też dzięki temu może to się przenosi w pewną inną sferę, czyli nie takich ciekawostek z przeszłości, prawda? Nie jakiejś takiej dziennikarskiej tak, roboty. Jeden do jednego. Tak, tylko to tworzy pewien taki rodzaj mitu, tak? Chociaż przynajmniej moje założenie. Chociaż tylko powiem jako dowcip, że no to zrozumiałe, że czytelnicy, to zresztą słyszałem na spotkaniu warszawskim z tobą, że czytelnicy no jednak są ciekawi, czy potencjalni czytelnicy są ciekawi i po prostu różne są pomysły. Niektórych zwodzi ten... To jest kim nawet? Nie, mówię o miejscu przede wszystkim, no bo to jest ten pierwszy punkt i niektórych zwodzi ten podtytuł i tak, słyszałem nawet, że był pomysł, że to chodzi po prostu o utopię. A, bo był też klub Utopia, rzeczywiście. Nie, absolutnie nie. Dementujemy. To przeciwieństwem tego opisanego. Słuchajcie, to... Tak, Bartek? Ja nawet się chciałem tylko tak woli ciekawostki, że ja nawet długo się wahałem, czy dawać ten podtytuł, bo oczywiście wiedziałem, że to zostanie skojarzone dość jednoznacznie, ale w końcu pomyślałem, że może jednak trzeba jakoś odbić to słowo utopia, no bo w końcu ona ma dłuższą historię niż tylko historia jednego klubu. A jednocześnie oczywiście sam klub Utopia, którego też już nie istnieje, też ma swoją legendę i też był bardzo ważnym klubem warszawskim. Słuchajcie, poczujmy się muzycznie na chwilę jak w Lolelaj. Tak. Jak przyszłam. Tak. Ja się cieszę, że ja się cieszę, ale wiesz, ja jest teraz robota. Ja wiem, nie będę o 9:00. Będziesz na tym, to mogę na chwilę paść tam. Sylwianki są przyjezdne i renesantor i jeszcze się tam Żagiel bieli być kobietą Alicji Majewskiej, ale posłuchamy za chwilkę Beaty Rebotyckiej, która i jaki to jest fajny cytat, dwóch chłopców i trzy wódki i idą precz smutki. I idą precz smutki, Beata Rebotycka śpiewa. Cena za kilogram. Na święta dla rodziny? No na pewno nie. Jeszcze nie mam takiego zwyczaju w Polsce. Jest to sposób na taką pseudo-franczyzę, rzekłbym, która tak naprawdę jest tylko taką kryptodilerką. To jest strona ewidentnie dla osób, które kupują takie ilości, by handlować dalej tymi środkami. Tutaj są też przedstawione niektóre jako na przykład sole piorące. No taki greps, no mówiąc językiem trochę młodzieżowym. Nazw ja bym mógł wymienić wiele. Ozdoby choinkowe, środek do czyszczenia komputerów, ekranów i tym podobnych, gdzie to nazewnictwo ma tak naprawdę tylko pokazać, że mam do czynienia z innym środkiem i tyle. Jak się tutaj wejdzie dalej... No to już mamy konkret. Tak, no to jest na przykład świetny produkt gwarantujący długie godziny zabawy, no to chyba każdy wie, że to nie przyprawią te długie godziny zabawy. Raczej nie. Ja sam znam jeszcze kilka innych stron, gdzie wręcz są instrukcje dla młodych ludzi, co krok po kroku należy robić, żeby ten środek do nich dotarł, by również rodzice się o tym nie dowiedzieli. To też jest wszystko naokoło, w formie komiksu, więc ten rynek też jest... na tyle mobilny, że dostosowuje się do takich potrzeb, jakie na dany moment są. Tutaj jeszcze druga strona tego medalu, ponieważ tutaj nic nie jest powiedziane wprost, no to tutaj mamy fora internetowe, tak, gdzie już są... Bardzo często też kompletną wiedzę, tak? Czyli powiedzmy mamy opis danego środka, kto go ile wziął, jakie były efekty. Mamy tutaj niestety kompendium wiedzy na temat tego, jak kupić, ile kosztuje, jak to się dostarcza do domu, no i też doświadczenia innych osób, które z tych środków korzystały, czyli wszystko.
Na forum dla użytkowników dopalaczy można znaleźć na przykład taką relację po spożyciu jednego z popularnych środków. Najpierw było super, ale potem wszystko zaczęło mnie boleć. Nie byłem w stanie wstać z łóżka, serce biło mi jak oszalałe. Ktoś inny o tym samym dopalaczu pisze. Mnie po jego zażyciu zawieźli do szpitala pod kroplówkę. Lekarz stwierdził wczesne stadium padaczkowe. Kolejna osoba wspomina. Ja byłem po tym przekonany, że gryzą mnie skorpiony. Kolega słyszał jakieś głosy. Piotrek ma 22 lata. To nie jest jego prawdziwe imię, ale nie chce, żeby ktoś go rozpoznał. Od prawie roku jest czysty. Nie brał w tym czasie żadnych narkotyków. Mieszka w ośrodku dla młodzieży. Ojciec pił alkohol, nadużywał przemocy fizycznej i psychicznej. Zawsze starałem się jakoś uciekać, znajdować sobie taką akceptację u innych jakichś kolegów, bo nie czułem się zawsze w porządku z tymi znajomymi, którymi byłem, bo byłem gorszy, byłem gorzej ubrany, miałem mniej pieniędzy. Ojciec alkoholik, jakby z takim normalnym środowiskiem, nie czułem się zaakceptowany, więc uciekałem w inne miejsca. Tam odnajdowałem tą akceptację, bo mogłem robić to, co oni, mogłem ćpać, mogłem w jakiś sposób być taki jak oni, nie? Że nie musiałem, nie wiem, mieć dobrej odzieży, mieć dobrych butów, tylko po prostu wystarczyło to, co robię. I to ja właśnie uciekałem jak najdalej, tylko wszedłem w uzależnienie i po jakimś czasie po prostu no, nie kontrolowałem tego. Tego się nie da kontrolować, więc wszystko kręciło się wokół narkotyków, no i musiałem jakoś siebie ratować. Dowiedziałem się o ośrodków, w sumie mama mnie tam prawie że na siłę zawiozła. A dopalacze w którym momencie się pojawiły? Ja pamiętam sytuację, jak pierwszy raz spróbowałem, to było 2 tygodnie po 18, pojechałem po dowód, wyrobić dowód i spotkała nas grupa chłopaków, powiedzieli, że zakładają sklep w mieście, w którym tam mieszkałem. I okej, dostaliśmy paczkę, żebyśmy spróbowali. Powiedziałem, kurczę, jest tanio, szybko. Na dzień dzisiejszy, jak widzę, jakie to było zakłamanie, bo ja sądziłem, że przychodzę, wiem, co dostaję, a tak naprawdę nigdy nie wiedziałem, bo każdy towar klepał, że tak powiem, inaczej. Czego innego mogłem się spodziewać. Dopalacze weszły w okresie, kiedy eksperymentowałem sporo. Próbowałem czegoś innego, czegoś nowego. No i fajnie, jakieś w ogóle nieznane mi efekty. Szukałem dalej. No a ten pierwszy raz to jaki był? Że idziemy z tymi dopalaczami na szkołę, palimy, potem zaczęliśmy ćpać, bo to i były do palenia i do zażywania do nosa. I potem nagle jest 3 w nocy, ja pukam w drzwi do swojego domu. Pamiętam, że tylko po prostu biegałem po całym mieście. Byłem raz tu, raz tam, gadałem do ludzi. Nie kontrolowałem siebie w ogóle, nie wiem, co w tego dnia robiłem. Pamiętam, jak mnie całkowicie odcinało na przykład, że się nagle ocknąłem, stoję, mam jakieś pieniądze, mam jakieś narkotyki przy sobie, w ogóle jaki dzień tygodnia, jaki dzień, jakiej godziny, nie wiedziałem. Patrzyłem na telefon na przykład, klikałem i nie dowierzałem, że jest na przykład ta godzina. Nie wiedziałem, gdzie byłem, nie wiedziałem, co robiłem. Takie najgorsze momenty były to, że ja się zaczynałem bać szczerze, co się ze mną dzieje. Były sytuacje, że na przykład 2-3 dni nie jadłem, biegałem nie wiadomo gdzie, mieszałem to z innymi substancjami. I nagle na przykład zamykały mi się oczy i jechałem nagle jakimś autobusem, bo organizm nie wytrzymywał. Jadłem na przykład zupę co 3-4 dni, na siłę ją wlewałem, a miałem przegrzaną, przepaloną krtań, nie? Od tego, bo to puchło. To były chyba najgorsze momenty, że ja się serio bałem o swoje życie. Ja na przykład ustałem na środku, teraz mnie ciarki przechodzą, jak akurat o tym opowiadam, ale stałem na przykład na środku ulicy, ja się trzęsłem, miałem zimne, gorące poty, nie mogłem skupić uwagi, zapominałem sporo rzeczy, były coraz większe to skutki. Tutaj na przykład są osoby, że no, były w śmierciach klinicznych, miały zapaści, nie? No ja tego na szczęście nie doświadczyłem, ale byłem blisko tego. Straciłeś kiedyś przytomność na przykład po którymś? Nie wiesz pewnie tego nie, do końca. Nie, zasnąłem pewnie. Wydaje mi się, że wielokrotnie traciłem przytomność, tylko po prostu siedziałem na jakiejś domówce, każdy był tym naćpany, ja na chwilę zamknąłem oczy, otworzyłem, to pewnie nikt nie zwrócił uwagi, bo każdy był w swoim świecie. To było zabijanie czasu, no, spędzanie czasu razem, ale nikt tak naprawdę razem czasu nie spędzał. Każdy był w swoim świecie. Po jakimś czasie zażywania to dla mnie się nie liczyło, czy się przekręcę, czy się nie przekręcę. Po prostu miała być faza. Nienawidziłem siebie, więc jeżeli miałem okazję poczuć coś lepiej, to miałem to poczuć. Widziałem, co się dzieje, bo koledzy na przykład nie zbyli źle, oni wymiotowali. Ja też wymiotowałem na przykład na szkole. Wymiotowałem, bo pomieszałem wszystko. Prawie się przekręcałem, a ruszyłem to dalej. I to jest jakby ta istota tego, nie wiem, problemu, tego uzależnienia, że co bym nie doświadczył, to ja szedłem w to. W internecie można znaleźć dziesiątki filmów, na których widać ludzi po zażyciu dopalaczy. Ha 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 ha!
rzeczywistość. Dzień dobry. Pamiętam w moim środowisku, jeżeli dostawaliśmy towar i na przykład ktoś mówił, że jest bardzo mocny, żebyśmy sobie walnęli na 3-4 razy, to my go walili. Radio Conchita. Także widzicie Państwo, taka bateria nie na wiele starczy, jak ktoś w górach zagubiony, a pod lawiną, to też musi mieć taki telefon gruby, żeby bateria była pojemna i wtedy, jak coś się dzieje, to wtedy jest ratunek, a tak to przepadłaś. Słuchaj, jest coś takiego, że jest no. Takie urządzenie, które wytrzyma częstotliwość, rozumiem? Tak. Tak. No, i po tej częstotliwości, no. No, między innymi te psy ratownicze, no, które mają przez słuch 400 razy, czy tam ileś ludzi tego, no. To są namierzani, bo wiadomo, że idzie i tam mają te kije i tam kują to ileś. Tak. No, ale jest, no. Więc temu, ile jeszcze do pytania nie dostanie, nie jest tak głęboko, no, no to ma szansę, że przeżyje. Oczywiście, no. Po prostu skoki do góry nie doświadczony, cefry. Góry są niezły na gorąco, a mogą być okrutne, no. Ja co tak, ma być okrutne? Co ma być no, okrutne? Po prostu, wiesz, bez przygotowania, wiesz, do chodzenia po górach się nie powinno wysokich, mówię, typu Tatry, to się nie powinno chodzić, no, tylko trzeba wiedzieć, jak, z kim, kiedy, słuchać tych, no, tych alertów, czy można być, czy nie zagrożenie lawinowe. Tak. Tak, moje ukochane góry to jest Beskidzkie Sądecki, to ja schodziłam wszędzie. Góry niewysokie, bardzo malownicze, piękne. Każdy wejdzie, no, od przedszkolaka praktycznie do... Ale w Bielsku-Białej tam piękne są góry. No. Ja po prostu wyjeżdżałam z tego na różne obozy, należałam do tego CKKF-u, tam był ośrodek piwniczny. No, no ja oczywiście jak na obozy pionierskie jeździłam, to ja nie jeździłam tak na wygłupy, tylko głosić Ewangelię, to w Bielsku-Białej. Jak myśmy na takie spotkanie poobozowe pojechały, to tam żeśmy po górach sobie pochodziły. Wspaniałe w Bielsku Białej, wspaniałe. No, to jest, słuchaj, przecież ja należałam tu do klubu pod skocznią. No, to ja na często biegowe. No, to a no właśnie. Tak, pomaga tylko, jeżeli człowiek on ciągle tak naprawdę pracuje nad sobą, ciągle coś robi, on chodzi na meetingi. Nie znaczy to, że jeżeli na przykład on już nie ćpa, nie bierze narkotyku przez jakieś tam 3-4 miesiące, to już nie potrzebuje żadnego formy wsparcia, nie potrzebuje żadnej terapii, tylko ciągle tak naprawdę jest praca nad sobą. Oczywiście różne też wolno ćpać. Zmiany nastrojów, ale widać, że się stara, także mu zależy i gdzieś tam też ma swoje jakieś tam marzenia, tam się spełnia też ostatnio w takim swoim rozwoju osobowościowym, to zawodowym też. A tutaj jest dużo osób pod dopalaczem? Tak, teraz jak tu przychodzi osoba i pytamy, czego osoba jest uzależniona, oczywiście gdzieś tam się pojawia mefedron, amfetamina, gdzieś tam zawsze się pojawiają się te dopalacze. No właśnie. O tyle te specyficzne narkotyki, że tak naprawdę nikt nie wie, jeżeli ktoś pójdzie do szpitala, nawet lekarz, on nie wie, co on może dać, bo nie wiadomo. Także tutaj już jest, proszę, nie wyrąbywać. Tak, tak, Mareczka zapraszamy, żeby wrócił do Karczewia i tam zapieprzać te drzewa rąbać z tym tasakiem, tak jak Dominik wrócił pod wrotem. Po dopalaczach to normalnie mają zaniki pamięci. No, że to będzie jakieś oni nie potrafią coś z pożytkiem, a nie tylko wyrzebywać od państwa jeszcze. Musisz kłamać w zaparte. Kłamać w zaparte. Kłamać w zaparte. Że czasami ludzie, którzy używają gdzieś tam przez 10 lat heroiny, tak, to z nimi się da wygadać, no. A gorzej z ludźmi, którzy są podopalaczami. Myślę, że to też się wiąże z dostępnością ich, tak? By się bardzo chętnie jeszcze pochwalił, że łże w zaparcie, ale skoro wie, żeby to się mogło obrócić przeciwko niemu, to on tam cicho sza. No. Najpierw czerpał z debilizmu, bo to rentę miał, a teraz z brzucha. Bo on ma na... Tak, tak. No, 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 tak, no. I to jest właśnie ten problem.
Może trochę medka, chytrzejsi jak mądrzejsi. Może ci, którzy sprzedają również te środki, wykreowali taką nazwę, która ma za zadanie trochę zmiękczyć jej siłę działania. Ja mówię do tej dzieciowej, ja mówię, musi pani wiedzieć, że Baletek z Tasakiem jednego człowieka przejechał, zamordował, matka straciła czwarte dziecko, no z Tasakiem na mnie, no. Że niejednokrotnie siła rażenia jest większa niż tzw. narkotyków konwencjonalnych. Przecież to jest debil, jak się pokłócisz z nim, to on jest w stanie zrobić wszystko, bo to jest debil. I potem tego nie cofnie. A psy z policją przyjadą drugi raz, ta cieciowa mówi, no bo tutaj przyjadą, znowu będą go z tymi psami. Ale on już teraz, że w tym więzieniu nie był dwa lata, chciałby to wywinąć, wykręcić i teraz nie ma jak. Ja mówię wszystkim, opowiedziałeś, Ewce, Ewka mówi, dać mu wódki, wszystko powie. Ja mówię, no tak, nawet na trzeźwo powiedział, nie tylko po wódce, nie martw się. I co dalej? Ja mam na dzień dzisiejszy tak, że... A teraz to on z Berlina wrócił, bo dwa lata... Bo zawsze się przyjmowałem tym, co będzie, tym, co było. Nigdy nie żyłem tu i teraz. Handelek to miał na Ukrainie, na którą już nie pojedzie, bo zabrali mu samochód, prawo jazdy, siedział dwa lata w więzieniu, przejechał człowieka, czwarte dziecko matce zabił, którzy tam szli po ulicy, też pijani byli. Ale on samochodem jedzie, to on jest 06, 07, to ja znów dzisiaj nie będę uważny, a jeżeli przecież nie będę uważny, to on już wracam. Dwa lata tu chodził wolno, ale prokurator ścigał i niestety. Się cieszę. Nie mogę za bardzo uciekać. Za coś takiego to przecież wiesz. Sobą. Ja teraz żyję w tej sekundzie, w tej minucie, w tym momencie. Był to reportaż Olgi Mickiewicz. Dopalacze. Polskie Radio 24. I taki debil, to on nawet nie wie. Zapomina o karze, jaką miał. Zapomina o karze. Tego dnia wniesie na górę syna i w Egipcie dwie. No, cieciowa mówi, no bo znowu tutaj z psami będą przyjadą. Ja mówię, właśnie. Każdego dnia będzie docierał do jednego z biblijnych miejsc. Kolega tego Pawełka, debila. Na górę Tabor. No. Wędrówka zdobywcy biegunów. Tam taka Grażynka mieszka, Jechówka, po 23 roku. To tam mówiły Jechówki, że ona miała... Czy to pierwszego, czy drugiego, chyba drugiego, po tym Pawełku, dziecko urodziła, to utopiła w klozecie. Ja mówię, co wy opowiadacie, to przecież byłaby to licja, byłby prokurator. Mówi, nic nie było. Byłem w takim małym monastyrze w Grabowcu koło Gdańska i tam spotkałem radkę, ona urodziła tego Pawełka, gdzie spodziała, i był na zebraniach i mówi, prawieca Pawełku, przygadałeś tej siostrze? Bez sensu, że mówi, do Grabu wróciłem z Santiago, jak odpowiadała, że aż jej święty poszło? Santiago to jest droga szlakiem świętego. Tak, bo to przecież trzeba odpowiadać. Ja myślałem o tym, od dekalogu, o Boże Synej, tylko myślałem z drugiej strony, że dokąd można pójść z Santiago, jak miałem urę właśnie. Operetka idzie. Ponieważ też przed kamieniem przyszedłem w szlak Jezusa. A ja prowadziłam tu kurtam, to jest jak ja śpiewam, to wszyscy wiedzą, że to jest wzór i mi się tam nagrywało na taśmie, z taśmą, cały zbór śpiewał, to było bardzo lekko, nawet jak nikt nie śpiewał, to z taśmy śpiewał, to bracia byli tak wdzięczni, że to przecież tutaj zbór chorowy wyćwiczony, nagrywał na taśmie, potem na zebranie, to z taśmy szło i śpiew i muzyka, że nikt nie śpiewać, a wszystko było słychać, jakby zbór. Bracia byli niewolnięci, że takie cuda, a to już kiedy to było, no to przecież Pawełek wiedział, że tu operetka idzie na zebranie. Pojechałem w sumie aż na górę Ararat, pod granicę z Iranem. Byłem, ale no takie typowe, gdzieś malutki, kruchy, oczka takie okrągłe, a Mareczek to jest, wiesz, już niższy, grubszy i ma te plecy teraz takie kręty, taki dziad z niego. Ja mówię, słuchaj, tu w Warszawie drzewa są powycinane na francuski, na saski, burmistrz podpadł. To teraz do Karczewa zapierdalaj, tam drzewa wycinaj, tym swoim tą siekierą, taki tasak, taki pierdolnięty, że nawet dla przyzwoitości to wypadałoby jakieś mieć opamiętanie. A ta Ewka mówi, że ja taką mam psychologię, że jestem taką opamiętaną osobą i wytrwałą i cierpliwą, ja mówię, widzisz, tak trzeba, ale debil, przecież z powodu drobności zachowuje się często w sposób nieobliczalny. Ale językiem widać więcej niż oczami. Język to jest klucz do duszy narodu i też jakby, tak jak to jest w Biblii, na początku było słowo, więc jakby to słowo jest ważne. Jak
tak, fakt, reaguje agresją. Że Sztykalow został podany po raz pierwszy właśnie w języku hebrajskim, to też jakby znaczenie, więc dla mnie ta podróż jest jakby ta wyprawa do Ale widzisz, zakon chodził do Świadków Jehowy, tyle z nich wiedział, to mógł się zorientować, że człowiek zdradza siebie agresją. Mam zamiar nakręcić taki 20-minutowy dokument, 10 dni. Nie mógł poznać prawdy, bo przecież tu, pan, jak podróż, ciebie kamieniem, to prawa, problem, ale on tego nie mógł pojąć. I w kontekście tego ciężaru tablic z dekalogiem, pozostawmy na boku ciężar taki w kilogramach fizyczny. Porozmawiamy o tym ciężarze duchowym. Co dekalog dla pana oznacza? Jaki ma ciężar? No to ci mówię, że raz zabił człowieka i on z tego nie wyciąga nic, bo to choroba silniejsza od niego.